Witam ponownie z Radomia. Łapy, komentarze mile widziane, reklam nie przewijamy. Widzę coraz więcej nowych osób komentujących, ale subików nie przybywa, a brakuje nam 400 subów, żebyśmy mieli 40 tysięcy widzów na kanale. Także dawajcie subika, wspierajcie też Nygusika. Pod filmami macie numer konta. Zbieramy kaskę na paliwko. Minimalna wpłata złotóweczka, wpłaty bez prowizji. Zobaczmy dzisiaj wołowinkę V60. Jak widać, kluczyki od bryki przygotowane. Coraz wcześniej ciemno, coraz mocniej wieje. No robi się nieprzyjemnie. Kiedy jest ciepło, lepiej się nagrywa. Lecę dzisiaj dla was już chyba, nie wiem, szósty filmik. Troszeczkę mnie tutaj wywiało. Oponka Continental, ale no troszkę już podjechana. Tarcze widać praktycznie nówki sztuki. Może niedawno były wymieniane. Nie mój kolor samochodu, wiecznie brudny. Fajne ma te przetłoczenia tutaj na masce. Jest to wersja już poliftowa V60. Ma troszeczkę inne lampy z przodu. Ta starsza wersja miała takie troszkę takie zawijane. Tutaj mamy V40 dla porównania. No troszeczkę od siebie się różnią, chociaż też już są do siebie trochę takie podobne. Też już te Volvo ciężkie do odróżnienia, jak gdzieś z daleka ktoś widzi, się nie zna za bardzo. Tutaj taka minimalna ryska. Naślinimy palucha, zobaczymy czy to, jakby to dobrze natłuścić, to zobaczcie w tym miejscu, gdzie maznąłem, widać troszeczkę mniej. Może by to znikło. No dobra. Obejdźmy całą bryczkę w koło. Tutaj widzę, jest nawet wyklejone w środku czymś, żeby pazurskami tych wnęk nie drapać. A tu oponka. No słabe są te oponki, sami zobaczcie. Przynajmniej alusy nie są poprzycierane, no tutaj minimalnie, ale tarcze widzę nówki sztuki. Wersja kombi T3. T3. Domyślam się, że benzynka, nawet na kartkę nie spojrzałem. Zaraz zobaczymy. Są parktroniki oczywiście, no dziwne, żeby nie było. Pewnie do tyłu widoczność kiepska. Patrząc po linii dachu, zobaczcie jak to opada i ten słupek. I teraz zauważyłem tutaj też takie niewielkie. I tutaj chyba ten błotnik, wydaje mi się, patrząc po strukturze, że tutaj chyba coś się zadziało. Ale nie jestem pewien. To pozostawiam wam do weryfikacji, jeżeli ktoś zdecyduje się zobaczyć ten samochód, będzie chciał go zakupić. Mamy dwa piloty. Zobaczmy, czy działają. Jeden działa. Zamkniemy. Zobaczmy drugiego pilota. Też działa. Zobaczmy, czy bagażnik otwiera się z pilota. Także oponki na pewno do wymiany. No i co teraz? Może już jest otwarty. Zobaczmy. Tak, ale nie jest automatycznie otwierany. Poczekałem chwilkę, myślałem, że może jest. No bagażnik.
jakieś 450 litrów na oko. No i jeszcze coś tutaj pod spodem, nie będę tego wszystkiego wyciągał. Zamykamy bagażnik ręcznie. Czy z tej strony też jest taka pomarańcza? No z tej mi się wydaje, że tutaj może coś się zadziało, a może mi się tylko wydaje. Nie mam ze sobą dzisiaj miernika, bo bym chętnie go tutaj przystawił. Zobaczmy sobie. Skóra. Znowu usiądę na tych zimnych fotelach. Dzisiaj chyba wrócę do chaty z zapaleniem pęcherza. No, jak sobie siądę kilka razy w trakcie... Co tu się... Jak to się... Ojej, trzeba tu wcisnąć, żeby... Co? Nie, to jest od zagłówka, ale jak się podłokietnik tutaj... Nie wiem. Nie wiem, nie będę kombinował. Jedną rękę mam zajętą kamerką. Wejście 12 V. Lampka na środku. Szara podsufitówka. Nawiewy na tył. Kieszonki są. Troszkę miętkawo. Miętkawo. Podłokietnik dosyć nawet miętki. I tutaj nawet też ten materiał, słuchajcie, jest, ugina się pod palcem, także jakościowo nie jest źle. Nie wiem, co z tym podłokietnikiem z tyłu. Musi być podłokietnik z tyłu, nie wierzę w to, że go nie ma. Tylko nie mam za bardzo jak skórzane fotele, fajne przeszycia. Tutaj śladów zużycia brak. Miętko, miętko, miętkawo. No fajne materiały użyte. Do wykończenia, muszę wam powiedzieć, deska mięciutka naprawdę. Schowek jak to schowek. Mamy wodospad. Idziemy, zobaczymy z drugiej strony, jak to wygląda. Przednia szyba bez odprysków. Rocznik 17. 2 litry benzyna, 150 koni, 149 przejechane. Taki bynajmniej ma opis. No w środku śladów zużycia praktycznie brak. Jedynie tutaj ten fotel na narożniku od wsiadania. No fotele takie troszkę a la kubełkowe. No i dlatego... Pewnie ktoś miał wielkie dupsko. No miejsca z tyłu sporo. Zobaczymy jak usiądę sobie. Ile miejsca zostanie za mną. No dobra. O, na te zimne fotele. Ała. Masakra, powiem wam. Ci siada na taki zimny fotel. O, gdzie tu się... Przesuwa teraz. Gdzieś tu musi być. A, to jest normalnie metalowa taka wajcha. Jak mi się tutaj siedzi? No, chyba troszkę przegiąłem. Muszę się o jeden przesunąć. No, noga nie styka mi się z tunelem, jak widzicie. Jest w porządku. Fotel sobie, Nygusie, możesz trochę opuścić. Gdzie tu jest regulacja z tyłu za fotelem, żeby go sobie pochylić. Kierownica multifunkcyjna, oczywiście tempomaty, szmery, bajery, zestawy głośno mówiące. Łokieć w odpowiednim miejscu. Zegary widzę. Teraz mam fajną pozycję za kierownicą. Tak, muszę wam powiedzieć. Jak wiecie, u mnie wszystko na żywca, nie szykuje się do nagrań. Nawet nie przeczytałem, że to benzyniak jest. Byłem przekonany, że to będzie diesel. A tu taki psikus. Lampki działają. Fajnie, że ta podsufitówka jest szara. Podoba mi się to. Skrzynia manualna.
Szósteczka. Benzynka czy diesel? Powiedziałem, że benzynka. No nic, spróbujmy to. Słuchajcie. Odpalić. A gdzie to ma ręczny? Gdzie to ma? Tu jest, elektroniczny. No. Dobra. Palimy tego sprzęta. Przycisz to radio. Nie jest mi teraz to... Gdzie tu jest radio, sterowanie, słuchajcie. Bo mi zaraz tutaj filmik wyłączą. Tu jest. Tak jak wam mówiłem, ja się uczę cały czas tych nowych samochodów. Niski poziom paliwa. Wyszukać stacje paliwowe w pobliżu. OK, aby kontynuować exit, aby anulować. Gdzie tu jest teraz ten exit? Exit. Widzicie? No, dobra, skorzystam. Dobra, tu sobie nie podgrzeję. Tu sobie muszę włączyć grzane poślady. Chociaż tyle dobrego. A gdzie jest exit? Ktoś mi powie, menu, sound, coś, exit. Znalazłem. Znów czegoś nowego się nauczyłem o samochodach. No. Odległość do pustego zbiornika 40 km. Obrotomierz, temperatura elektroniczna. Tu wszystko jest, słuchajcie, elektroniczne. Jestem ciekaw. Pasy, drzwi, czas na planowy przegląd. 143 przejechane. Można zmieniać, tutaj widać. Ja pierniczę, ile tu jest funkcji różnych. Kierunki fajnie działają. Dobra, nie będę już tutaj kombinował z tym menu. Ciekawe, czy podświetlenie zegarów można też zmienić tutaj. Limit. Nie będę kombinował za dużo, bo jeszcze coś tu tak namieszam, że... No dobra, zobaczmy sobie. Szybka działa. Póki co działa. Działa. Lustereczka. Działa. No dobra. Tutaj wszystko niby działa. Powiem wam, pozycja za kierownicą wygodna. Fajnie się tutaj siedzi. Siedzisko dosyć długie. Fajne pod uda, podtrzymanie. Co by tu jeszcze sprawdzić? Skrzynia szósteczka. 12 V. Są tutaj dingsiki takie, co trzymają kubek. Tyłek mi coraz cieplej. AUX USB. Zaraz będzie ciemno. Jeszcze Focusa mają tutaj dosyć ładnego. Chciałem go nagrać. Fajna kierownica taka. Zobaczcie. Wyprofilowana. No i jak sobie teraz tak siedzę, powiem wam, mógłbym sobie tak w trasę lecieć. No. Co by tu jeszcze sprawdzić? Nawiewy. Na środek ustawmy. Klima czy działa? Nie wiem, jest naprawdę teraz chłodno na dworze. Także nie wiem, czy jest sens ją w ogóle włączać i sprawdzać, czy ona działa. Niby mi pokazuje tu 8 stopni. Zobaczmy, jak sprzęgło. O Jezu. Ale twarde. Może tak ma być. A może trzeba się przyzwyczaić. Nie wiem, ale... A wsteczny, jak tu jest całkiem na prawo. Aha, i teraz mi pokazało. Dobra.
Mam luz, ale powiem wam, no u mnie w Awenzizie to chodzi leciutko, a tutaj to sprzęgło takie, no trzeba mieć siłę w łydkach, można sobie lewą łydkę będziesz miał taką spompowaną jak Arnold Schwarzenegger, a w prawej nodze będziesz miał taką jak bocian nóżkę. No, ale generalnie jest ok. Czy się stoczy? Nie toczy się. To zobaczmy jeszcze, ile tego miejsca zostało za mną, kiedy zająłem odpowiednią pozycję. Ja mam 1,81 m i strasznie nie lubię, jak mi się noga styka z tunelem środkowym. No jeszcze miejsca trochę tu zostało. Tak to wygląda. Dosyć sympatyczny samochód. Nie wiem, właśnie z tym tylnym błotnikiem może was wprowadziłem w błąd. No ale jest tu taka skórka pomarańczy. Tutaj też. Tutaj delikatnie też. A tutaj prawie tego nie ma. No nie wiem. Może mi się tak wydaje, może tak światło, słuchajcie, pada. Nie wiem, żeby was w błąd nie wprowadzać. Tak sobie o tym wspomniałem, tak mi się rzuciło w oczy. Może się mylę, tak jak mówię, nie mam dzisiaj ze sobą miernika. Także wam nie powiem, ile ma to kosztować, panie. O, fajnie, grzeje w tyłek. Rok 17, 2 litry benzyna, 143 przejechane, 150 koni, 59 900. Lista wyposażenia, jak sami widzicie, jest naprawdę długa. Generalnie nie jest zła ta wołowinka. Fajny samochód. Deska mięciutka. Tutaj już wiadomo twardo, tutaj mamy wodospad. Może jeszcze zajrzyjmy pod maskę. Gdzie tu jest otwieranie maski? O! Czy to jest to? Tak, zobaczcie jaki... Kurczę. Zobaczcie, jakie to jest otwieranie maski tutaj, taki... To se wołowina wymyśliła, no. Zajrzyjmy pod maseczkę jeszcze. Żeby nie było. Gdzie to ma otwieranie? Tu coś jest. W tom. Opa, ale leciutka. Na morkach, takie malutkie, zobaczcie. Amorki, dojście do żarówek, tak jest sobie. Silnik widać myty. No jest tu troszkę już tak. W 23 ostatnia wymiana oleju była. 123 tysiące. Mamy 143, o ile dobrze pamiętam. Tutaj by coś zrobił, ale tu już obudowa filtra przeszkadza. 2 litry, 150 koni. No nie jest za mocarny, muszę wam powiedzieć. Czy jest tu jakaś książka? Opa! Zimno się robi. Coś tutaj mamy. Tak wygląda schowek podświetlany. Czy klimatyzowany, tego nie widzę. Już się robi szaro. No dobra. Generalnie, no oponki na pewno wszystkie cztery bym wymienił. I to na starcie. Olej do wymiany na starcie. No. 20 tysięcy temu była wymiana. 2 lata temu. Piszcie komentarze, co sądzicie.
Pozdro, coraz mocniej wieje, jeszcze może fokusika i nygus do chaty znika, bo już mnie trochę dzisiaj wywiało. Pozdrawiam, do usłyszonka.